Yo, yo, yo! Witam wszystkich widzów, najmłodszych i najstarszych. Tych, którzy uwielbiają grę i tych, którzy nienawidzą tej gry. Zapraszam was do kolejnego odcinka z serii Far Cry. Ja jestem Royal Go. Myślę, że na pewno wiecie, kto do was mówi. Mam taki mały problem. No niestety ostatnio YouTube troszeczkę mi namieszał i chciałem wrzucić filmik z Far Cry'a. No i nie mogłem, okazało się, że nie mogę niestety. No a dlaczego nie mogę? No bo chodziło im o jakieś tam prawa autorskie w poprzednim odcinku, gdy byliśmy w tej fabryce, czy w czymś tam, mniejsza o większość. No to niestety okazało się, że piosenka, która tam leciała, narobiła kłopotów i no i po prostu nie mogłem wrzucić tego odcinka, tak? Mimo wszystko wrzuciłem, przepraszam was bardzo za to, że tak się zdarzyło. No nie moja wina, nie spodziewałem się. No właśnie, w poprzednim odcinku, tuż przed końcem, przejąłem sobie właśnie dzwonnicę, znaczy przed końcem. W sumie to był koniec odcinka, ale ja poza odcinkiem przejąłem sobie dzwonnicę jedną i chciałem wam powiedzieć, że nie spodziewałem się, że będzie tu coś takiego jak szkoła podstawowa. A jednak jest. Cholera się tu czają na nas. No patrzcie, no ta szkoła podstawowa nie wygląda jak szkoła. No ale co poradzić. Pagan. I'm trying to take us out of your third world bullshit. It's our history, our culture, our traditions. Tradition? Like what? Marrying little girls, is that it? Is that your big plan for Budra? Oh, go for it. Go ahead, show Ajay what kind of man you are. I don't answer to you. It's Noor's turn. At least we agree on that. She didn't have a choice. Pagan forced Noor to do those things. He had a family. And how many families did she kill to save her own? Doesn't matter why she did it. She has to pay. Just like everyone else. I'll decide what happens to Noor. Wow, no i patrzcie, mieliśmy misję u Noor, a teraz musimy ją zabić, z tego co widzę. No nie za ciekawie, naprawdę. Przykro mi bardzo. Dobra, polecimy sobie do oczy. Uła! Tutaj widzę Wow, co tu się dzieje? Epidemia normalnie jakaś. Ja pierniczę, no. Myślę, że nie chcę za bardzo napotkać się na nie. O! Ja pierniczę, patrzcie co się dzieje, ale nie ma sprawy. My się z nimi inaczej. Spadaj, gościu! Będzie mnie tutaj molestował, nie? Dokładnie tak. Dobra, ja to robię szybką zrywkę. Nie! Patrzcie! To było dosyć dziwne. Dobra. Z tymi też zrobimy porządek. No i co? Nie da się. Aj, jaka szkoda. Jakiś mały dzik nas goni. Cholera, no nie mamy żadnego helikoptera, nie mamy nic. Musimy wrócić się po samochód. Szkoda. Miałem nadzieję, że szybko przelecimy sobie, a jednak się nie udało. No ale trudno się mówi. Dobra, tym się nie będziemy przejmować. Przy okazji chyba wydarzenie karmiczne. Ja biegnę nie tam gdzie trzeba, tak nawiasem. Dobra, niech sobie go zagryzą. No dobra, udało nam się zdobyć jakiś samochodzik, wreszcie. I w takim razie widzimy się
za sekundkę. No powiem wam tak, na szczęście nie musiałem nigdzie lecieć, w sumie to jeździć, nie lecieć, bo latanie nam nie wyszło za bardzo. Do góry nogami lataliśmy jak zwykle. Przeteleportowałem się na szybkości, więc bez stresu. Przy okazji sobie wszystko posprzedajemy. No liście sobie zostawimy, bo myślę, że jeszcze nam się przydadzą. No i dobra, wychodzi na to, że to wszystko. Kupimy sobie mikstury, bo niestety już nie mamy, skończyły nam się, a podejrzewam, że na pewno nam się przydadzą. No i może jakaś ciekawa broń byłaby do kupienia, aczkolwiek nie jestem pewny, zaraz się okaże. MKG może być dosyć ciekawą bronią i sobie zainwestujemy w nią. Zobaczymy, czy w ogóle można ją modyfikować. Bardzo fajnie by było, ale tak, można. Można zmienić magazynek oraz celownik. Tylko co by tutaj teraz... Tak, żeby nam dużo dał celność i zasięg. Dobra, to ten sobie w takim razie włożymy. No i oczywiście powiększymy magazynek. Malowania nie będziemy tym razem żadnego robić. Z wyjątkowych niestety nic tam się nie odblokowało. A szkoda, ale dobra, to w takim razie kupimy sobie mapkę. Albo nawet dwie. Tererery. Dobra, i lecimy na podbój miasta. Zobaczymy, co tym razem się będzie działo. Wejdź na Renesanta. O, przy okazji sobie zgarniemy plakacik. Rewelacja. 18 plakatów już mamy. Jeszcze 7 do kolejnej nagrody. No okej. Okay. I teraz powinniśmy coś tu zrobić. Znajdź wejście za kulisy. Aj. Aha, tam nam się pokazało, czyli musimy się jakoś spiąć. Ale nie wiem, czy to będzie realne. Jak mam być szczery. Cholera. Możemy tu wejść, ale tutaj nic konkretnego na nas nie czeka. A tam jak mamy się wbić? A, chyba widzę już. Ale to musimy raczej stopniowo. Najpierw tutaj trzeba się jakoś bić. Au! Ała! No! Ty jesteś nienormalny jakiś, gościu. Dobra, i teraz tam, tylko... No właśnie. Powiem wam tak, jak skoczę i się nie zła... A, jednak tutaj jest. Myślałem, że już tam muszę podjechać. A na szczęście nie. Wow, no i co, ja muszę tu skoczyć, tak? A, na szczęście... Obeszło się bez większego bólu. Chyba. Wyjątkowa broń to robiona na zamówienie. Broń palna o wysokich parametrach dostępnych w sklepach. No niestety żadnej wyjątkowej broni jeszcze nie mamy. Znaczy mieliśmy jedną. Niestety nie możemy biec. Musimy chyba się skradać, na to wychodzi. Wow. Powiem wam, że no... Bardzo ładnie ta broń wygląda. Jestem ciekaw, jak strzela. Dobra, teraz pytanie, czy będziemy musieli się czaić, czy nie. Cholera, mogłem wziąć broń z tłumikiem, którą wcześniej kupiliśmy. Myślę, że na pewno by nam się przydała. Dobra. Eliminacja. Wow, no patrzcie. Chłopaki tutaj awanturują się ostro. Jeden z RPG nawet chyba stoi. No.
Dobra, no ale w takim razie wypuszczamy tygrysa na arenę. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Gdzie jest tygrysek? Tam sobie biega. Patrz, fajnie. Musimy zabić 9 wrogów. Dobra, to od razu wjeżdżamy ze wszystkim tam. Nie będziemy się bawić. Myślicie, że się uda? Patrzcie, no co, Loszec jak tam robi rozpierduchę. Ładnie. A później pewnie biedne zwierzaczki się pozagryzają. O, tutaj mamy jakiegoś snajpera chyba. O, z RPG, no ładnie. Zauważył mnie ktoś. No i dobra, jeszcze coś wypuścimy sobie. Jeszcze raz, bo widzę, że gościu jest twardzielem ostrym. O, biegnij, biegnij! Bo nie zdążysz! Elegancko. Moi przyjaciele. No i co, robimy zrywkę? Czy rozpierduchę robimy? Rozpierduchę! Zaraz zobaczymy. Pięknie. No jak sami widzicie, broń bardzo dobrze się spisuje. No i do tego ma bardzo dużo amunicji. Rewelacyjnie. Troszeczkę jest niecelna, bo mi się wydaje, ale akurat idzie przeżyć. Myślę, że mieliśmy do czynienia z większą ilością broni, które były bardziej niecelne. Dobra, nie będziemy dosłownie wszystkich przeszukiwać. Myślę, że to nie ma sensu najmniejszego. No i główka. Tak się złożyło. Elegancko. Eliminacja. Przeładujemy sobie, bo nie wiadomo, co będzie na nas czekać. A myślę, że troszkę będzie się działo. Dobra, uleczyliśmy się i lecimy dalej na walkę. Walka wieczoru, ciekawe kto wygra. Ja tu już normalnie powiem wam, że obstawiałem mecze. Znaczy mecz, co ja w ogóle gadam. Obstawiałem kto wygra w STS-ach. Udało się. Już z przyzwyczajenia, nie to żebym mecze obstawiał, ale moi znajomi obstawiają mecze i już z przyzwyczajenia tak mi się powiedziało. Zabij Ilnor lub staw jej czoło. No cóż, ciekawe czy nas przyczai. People of Kirat, I've given you winners to cheer for and losers to mock, but none so bloody. So desperate is today's gladiators. But there is always more blood to come! Peter, where's my family? I'm sorry, Nora. No! No! I'm so sorry. Sorry. Pagan. Pagan had them killed years ago. I don't need your pity. I want my family back. Look, I'm sorry. But you're free now. Free. Free. Free from what? All the people I've killed? From everything I've done? I gave them this taste for blood.
your blood. Mine. Isn't that what you want? More blood! Here! Take more! Take all of it, you fucking animals! Now I'm free. Wow, no powiem wam, że nie spodziewałem się, że tak to się zakończy. Załamała się dziewczyna, nie dała sobie rady. Kurde, a mogliśmy ją wesprzeć. Mogła do nas napisać, nie? Szkoda. No dobrze, no. Trudno się mówi. Koniec tych walk, koniec tych rozpierdów. Zostaw go, ty. O. No i kolejne trafeum odblokowane pod tytułem 2 do 0. Dobrze, co my musimy teraz zrobić? W sumie to powinniśmy zająć się jakimiś umiejętnościami, bo mamy już 8 punktów. No i bardzo dawno sobie niczego nie dodawaliśmy, a myślę, że to nam się przyda. Dobrze, znacznie zwiększa celność, myślę, że jak najbardziej. Przeładowanie wszystkich broni jest teraz znacznie szybsze. Z tego też skorzystamy. Co tutaj jeszcze można dodać? Wszystkiego po trochu. W sumie to już mamy 0 punktów, więc nie ma tak, że wszystkiego po trochu, bo już nas nie stać. No i dobra, jakaś misja fabularna, coś, bo szczerze mówiąc na razie nic nie widzę konkretnego. Może po prostu zajęlibyśmy się fortecą? Myślę, że nie będzie to głupi pomysł. Tutaj mamy chyba, tak, Yoji i Reggie, jak zwykle. Mam to gdzieś, nie idę do nich, no bo znowu nas naćpają i znowu będzie dla nas koszmarne przeżycie. Dobra, najpierw pójdziemy się zaopatrzyć. I lecimy przejąć fortecę kolejną. O, tutaj jakieś mięcho mamy. A, nie. Dobra, zaraz sobie posłuchacie, co mają ciekawego do powiedzenia nasi bohaterzy. Tylko najpierw kupimy to, co trzeba i zmienimy oczywiście broń. O, tak. I zakładamy ją na dół. Rewelacyjnie. Musimy sobie zwiększyć o jedno miejsce na broń. Ostro, że tak powiem. Tak, dobrze mówię? Chyba dobrze. No bo no niestety mamy tylko 3 miejsca, a czwarte na pewno by się nam przydało, na jakąś właśnie snajperkę czy coś w tym stylu. Dobra, coś mamy do sprzedania, coś tutaj jest po raz kolejny. No i wszystko już mamy, chyba. Amunicja pełna, dobra. Jeszcze tylko szybko na mapce sobie zobaczymy. Można się tu przeteleportować? Można. Jestem ciekaw, czy będziemy mieli duży problem z tą fortecą. Przepraszam bardzo, że tak wam przerywam co chwila. No ale chcę dokładnie wiedzieć, gdzie jest ta forteca. I nie wiem, czy widzicie, ale było napisane, że forteca Nor jest osłabiona. Dobra, ale to na razie nie będziemy się tym zajmować, zajmiemy się tym później. Jestem ciekaw, jak tu trzeba dotrzeć. Bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia, czy gdzieś tutaj trzeba się wspiąć, czy coś w tym stylu. Zaraz zobaczymy. Cholera, tak naprawdę to my chyba tam na górę jakoś powinniśmy wjechać.
No dobra, to w takim razie nie będziemy zajmować się teraz tą fortecą, zajmiemy się jak zwykle świrami. Dwoma świrami. You're back for another puff of the good stuff. Oh, right. And this next batch is definitely some of the good stuff. It's a corn. Hot rocks. Yeah. You won't even notice that you burnt a hole in your crotch. My what? Oh, shit. I don't really feel much of a buzz. You must be building up a bit of a tolerance. Right. I need a bit more of the secret ingredient. No i chłopaki znowu zrobili nam to samo. Kurde, no. Niesamowite. Tyle razy naćpali już na, że to jest masakra. Normalnie zabiją nas kiedyś. Uła, gdzie my jesteśmy? Dzień dobry. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Dobrze, zatrzymacie sobie, jeżeli będziecie zainteresowani tymi informacjami. Płonący las. No i po raz kolejny musimy znaleźć i Odziego i Reggiego, żeby odzyskać nasz sprzęt. Myślę, że to jest standard. To już chyba po raz trzeci. Przed chwilą mówiłeś, że nie ma zwierzaczków, a jednak są. I próbują nas dojechać, cholera. Dobra, robimy szybką zrywkę. Yogi? Reggie, is that you? Oh shit. What the hell did those guys give me? Wow, o kurde. Sam sobie głupek strzelił w mordę. Dobrze mu tak. Kurde, żebyśmy się tylko nie zabili. No to już nie raz tak było. I pewnie jeszcze nie raz tak będzie. From afar, seeking answers. You can give oh, not again. Yeah. Kurde, no powiem wam, że przez taką ilość ognia, jaką przeszedłem, próbowałem na żywo tak i coś mi się nie udało. Spaliłem się. Dobrze, tutaj mamy jakiś diamencik, czy nie? Chyba nie. Uła! Wielkie boom! Cholera, no nie wiem szczerze mówiąc, gdzie to jest. Dobrze, nie będziemy teraz się tym zajmować. Lecimy dalej. Tym razem paralotnią. Mam nadzieję, że tym razem na dachu nie będziemy latać. Oj, ktoś tam nas wypatrzył. Dobra, szybciutko spadochron odpalaj. No i ekstra. Tylko gdzie oni są? Tak, na pewno, gościu. No to nie tak miało wyglądać. No nie, odczep się. Nie, 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 nie boję się. Tyryryry, gdzie jesteś? Dzień dobry.
O kurde. O kurde. Naprawdę to są palące się lasy. No i udało się. Cholera, żebyśmy nie spłonęli. Tutaj kolejny plakacik gdzieś jest. Wydaje mi się, że na górze. A nie, jednak nie. Przydałoby się oskurować tego jastrząba, czy co to tam było. W sumie nigdy chyba tego nie robiliśmy. Dobra. No i tak, kolejne zadanie wykonane od Jodziego. W takim razie, tak jak wspominałem, no może jednak zajmiemy się tą fortecą. Polecimy sobie do Nora i zobaczymy, czy nie będziemy mieli żadnych problemów. Wsiadamy do fureczki naszej zwariowanej. No i kawałeczek drogi mamy do pokonania. W takim razie widzimy się po cięciu. Jesteśmy na miejscu. Zaraz zobaczymy, ilu tutaj wrogów jest. Na początku tylko mamy dwóch. Oczywiście standardowo snajper. Cholera, powinniśmy jakoś się tam zakraść. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, czy on nas zobaczy, czy nie. Mam nadzieję, że nie. I patrzcie, teraz jest okazja. Fuh, mało brakowało. Naprawdę. Dobra. Z tego, co widzę, to możemy tam się jakoś spiąć. Będzie kubka? Ekstra. Nikt nas nie zauważył, na szczęście. Mam nadzieję, że tym razem też nas nikt nie zauważy. No tak w fortecy sobie nie wyobrażałem, jak mam być cztery w skałach. Ale dobra, może być i tak. Cholera, no nie udało się oczywiście posiłki. Kuźwa. Dobra, mówi się trudno, nie? Wjeżdżamy na ostro tam w nich. Ten nie żyje. Awantura, awantura, ra, maja! Co, gnojki? No chodź, chodź, chodź. Czekam na ciebie, kolego. Uła, uła, to bolało. Dobra. No powiem wam, że troszkę ich tutaj się nazbierało. Rewelacyjnie. Ze mną się nie zaczyna. Dobra, z grubej rury im wjeżdżamy. Ou! Ale gleba. O, po takim pocisku, no nie wiem, czy by przeżył. No i znowu słyszę ten nieszczęsny helikopter, cholera. Nie za ciekawie. Na szczęście mamy granatniki i do tego jeszcze porządną broń, która bardzo dobrze sprawia się. A wy co, modlicie się? Chłopaki. No nieładnie, nieładnie. Bardzo nieładnie postępujecie. W takim razie ja sobie robię tak. Patrzcie, bardzo szybciutko zjechał. O. Mamy plecy, mamy plecy! Eliminacja!
Cholera, kolejny helikopter słychać. Nawet już wiem gdzie. No i udało się. Druga forteca zdobyta. Następne trofeum pod tytułem Pokaz Siły. Podkreślam, że to była forteca osłabiona, która należała do Nur. Nur, Nor, jedne buty i tak już nie żyje. I tak już padła i tak. Więc myślę, że gdyby nie była osłabiona, to byłby większy problem. No i dobra, tak naprawdę mamy jeszcze chwileczkę, więc możemy sobie przejąć jakąś strażnicę, ewentualnie dzwonnicę, zaraz zobaczymy. No nie o to mi chodziło, tak, znowu się chłopaki cieszą, tak, tak, powiedzmy, że to wy przejęliście. O, a ty to co tu robisz? Ocipiałeś? Cholera, tam chyba mi się amunicja już skończyła. A nie, jednak jest, na szczęście. Dobrze. To w takim razie, tak jak mówiłem, teren ćwiczeń. Nie, zajmiemy się po prostu... nie dzwonnicą, tak? Dobrze mówię? Nie dzwonnicą, tylko strażnicą, te tak zwany teren ćwiczeń. A ja już dzwonnicę sobie przejmę po odcinku. Tak, żeby was nie zanudzać, żeby mieć z głowy. Tylko niestety potrzebny nam jakiś kładzik. No i tylko kładziki w sumie tutaj są teraz. A ten co, pali gumę? No. Nie widzę, chyba się nachlał chłopaczyna. Dobra, kawałeczek drogi ma... Uła. No teraz to ja dowaliłem. Za górami, za lasami, roja zapiernicza z wami. Udało się w końcu dotrzeć na miejsce. Po cichutku wyznacz punkt orientacyjny. Dobra, jak na razie nikogo nie widzę, widzę tylko jednego wroga. Mam nadzieję, że nas nie zauważy. Oho, no i kolejny. Będzie główka? Będzie. No jak to jest teren ćwiczeń, no to powiem wam, że z miłą chęcią na takie ćwiczenia przyjdę. O, no z tym będzie problem już. Z tym powinniśmy rozprawić się tak naprawdę na samym końcu. Cholera, on nas zauważy. Chyba. Chyba to taka ryba, nie? Uła. No i zobaczy. No i pewnie, no właśnie. To chciałem powiedzieć, no nie udało się bez posiłków. Dobra, nie ma problemu, jak wy wzywacie posiłki, to ja też. Cholera, tylko jak to się robiło? A, o, już lecą chłopaki do nas. Ja wam pokażę. Pewnie będzie tak, że zanim tamten przyjdzie, to ja już się dawno z nim rozprawię. Z nimi. Ale trudno się mówi. Dzień dobry. Dobry wieczór. Ajaj. Nie można tak. Tak się nie bawimy. Dobra, i następni. Ale cię wyeliminuję. Naćgam cię pedale. Dobrze. Ekstra. Udało się. No i co? Jeszcze chyba tylko jeden został. O-o.
Nie! Nie! No nie wierzę. No dobra, udało się wyeliminować niektórych. Co po niektórych. Oho. Nie, 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 nie pozwolę ci na to, żebyś wezwał Alan. Kuźwa. Tylko nie to, tylko nie to. Ej, jakim cudem nie mamy mikstur? Cholera, chyba kupowałem. Dosyć dziwne to jest. Dobra, robię zrywkę w takim razie. Tutaj nas tygrysek goni. Mam nadzieję, że nas nie znajdzie. Oho. Kurde, no nie wiem jakim cudem. Jak mam być szczery, nie wiem jakim cudem mnie wyczuł. Chyba naprawdę miał dobrego węcha. Dobra, obandażowaliśmy się na szybkości. Aha, bo tutaj następny jeszcze jest. O! Ten wjechał na ostro. Życie ostre jak maczeta, teraz nie potrafisz wyjść, nie? Najemnik nie żyje, no nie wierzę. Od razu przyszedł i padł. Wykończyło go chyba to wychodzenie z samochodu. Co za idiota. No co z tobą? Dobra, tam. Ja tam się nie będę z wami bawił. Pieścił i tak dalej. Masz, jeden poszedł spać. Drugi poszedł spać. No i teraz im robię jazdę. A ty co, gościu, no chyba też się powaliło troszeczkę. Dobra, z tego co widzę, jeszcze ktoś tutaj przyleci, tak. Dobra, musimy sobie przeładować. Oj, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Kurde, coraz mniej życia mamy. No i ekstra. Widzieliście jak skakał? Chyba mu się spodobało. O, moi już przyjechali. Jak zwykle po czasie. Nowe aktywności. Zobacz mapę świata. No patrzę na mapkę świata i co? Nie widzę nic. Dobra. Najważniejsze, że jest przejęte. Już mamy po sprawie. Teraz powinniśmy troszeczkę zająć się sobą, że tak powiem. Powinniśmy troszeczkę się opatrzyć i tak dalej, i tak dalej. Dobra, już 20 plakatów, powoli to idzie jakoś. No niestety w tym odcinku już będziemy się żegnać. Myślę, że nie będę tak przedłużał. Troszeczkę odpoczynku też mi się należy. Chociaż w sumie od grania to nie ma co odpoczywać, nie? Mam nadzieję, że macie takie same zdanie. Również mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeżeli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Liczę na waszą pomoc, każda pomoc się liczy, nic was to nie kosztuje oczywiście, a uwierzcie, że mi na pewno pomoże. Więc tak jak mówiłem, no jeżeli wam się podobało, to pokażcie mi to, życzę wam miłego dnia, jeżeli chcecie coś zobaczyć i macie jakieś życzenia, to piszcie do mnie, trzymajcie się, siemaneczko.